Roman Fiedorowicz, wójt gminy Raczki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jak się jechało z Raczek do Suwałk? Bo ja zawsze zaczynam od tego pytania, bo drogi to temat dla wszystkich bardzo ważny. Ruch jest znaczny w Raczkach. No to jest centrum budowy w tej chwili. Budowy, przypomnijmy, czego? Obwodnicy Augustowa, a w zasadzie obwodnicy Raczek tak naprawdę, bo tam się koncentruje w tej chwili chyba cały problem. Swego czasu mieszkańcy Raczek przyłączyli się do protestujących Augustowian, Suwalczan. Nie chcieliście tirów, nie chcieliście ciężarówek, nie chcieliście placu budowy, a tymczasem rzeczywistość trochę inna. No oczywiście, ja popieram ten protest. Uważam, że on był słuszny. Nadal sądzę, że mieliśmy do czynienia z ekoterroryzmem w zasadzie. Ta trasa w niczym nie uszczupliłaby walorów Suwalszczyzny. Natomiast w tej chwili jest jak jest, musimy się z tym pogodzić. Oczywiście jest mnóstwo problemów związanych z budową obwodnicy. Po pierwsze powołaliśmy komitet, który walczy o odszkodowania zarówno dla gmin, jak i dla rolników. Otóż nie ma zgody na cenę rzędu 4000 za hektar, bo ona nie odzwierciedla rzeczywistych cen, które na rynku panują. Pod inwestycje, na przykład pod żwirownię, płacono w gminie Raczki po 100 000 złotych za hektar. W związku z tym wydaje się, że to jest godziwa cena na taką inwestycję, za taką inwestycję jak droga. W sąsiednich gminach, mam na myśli Bargłów, na przykład tego rodzaju, w tej wysokości ceny występowały. Takie pieniądze płacono również w Szczuczynie, gdzie jest budowana obwodnica. Raczki akurat nie różnią się od tych gmin ani poziomem rolnictwa, ani wielkością. Trudno więc mówić, skąd to zróżnicowanie. Ono wynika po prostu jak gdyby z widzimisię wyceniającego. Spodziewane ceny to są rzędu 8–10 000 złotych i myślę, że rolnicy by się z tym pogodzili. Trzeba tutaj też powiedzieć, że jeśli chodzi o wycenę budynków, to tutaj zastosowano wartości odtworzeniowe i raczej nie ma konfliktu w tym względzie, ale to dotyczy kilku dosłownie mieszkańców, 2 rodzin, gdzie rzeczywiście zlikwidowano całe gospodarstwa. Spodziewamy się spotkania z ministrem infrastruktury bądź wiceministrem i wydaje mi się, że tutaj ta sprawa będzie ostatecznie załatwiona. Ja widzę ze strony pana wojewody również dobrą wolę i myślę, że wspólnymi siłami osiągniemy chyba tutaj jakieś porozumienie. Jak mówię, cena rzędu 8–10 000 złotych jest do zaakceptowania i to nie jest cena jakaś specjalnie wygórowana w tym względzie. W tej chwili są już w większości wypadków operaty. Rolnicy występują o to, żeby je po prostu przekazano. No i oczywiście mamy czas na odwołanie, ale tutaj chodzi o to, żeby po prostu też przeczekać, powiem szczerze, do momentu jakiegoś takiego ostatecznego rozstrzygnięcia.